Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj odcinek techniczno-prezentacyjny. Mam nadzieję, że dużo to nie zajmie czasu, bo chciałbym w kilku słowach, dosłownie jest już dosyć późno, a ja dzisiaj odebrałem ten rower. On już jest przygotowany. Powiem Wam, na czym przygotowanie polegało. Do takiej trasy, która niebawem też na kanale się pojawi, pojedziemy w kierunku Borów Tucholskich. Znane tereny, ale myślę, że trasa, którą tutaj wymyślę, będzie jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. Na pewno nie będzie to kopia jakiejś trasy, którą gdzieś już widzieliście na YouTubie. Także już od razu zapraszam Was na ten reportaż, a zajmiemy się teraz tym rowerem. Jest to, jak widzicie, rower MTB Treka Pro Kaliber, model 9.6 w takim malowaniu czarnym. No, czarny nie jest moim ulubionym kolorem. Na szczęście ten napis tutaj trochę tak jakby dodaje no barwy, dodaje trochę życia temu rowerowi, chociaż czarny kolor ma też swoje zalety, powiedzmy, o których nie chcę mówić, ale jakieś tam są, jakieś ja te zalety widzę. Jakie zmiany zaszły w ogóle w porównaniu z rocznikiem 2024? No oczywiście mamy ten rocznik nadal, ale to jest rok modelowy 2025, czyli ten najnowsza generacja Pro Calibra 3.0. Jak widzicie, Trek zrezygnował z IsoSpeeda, zamiast tego pojawił się IsoBow. Zasada działania jest w sumie zupełnie inna. Tam ta rura podsiodłowa, ona się ruszała, a tutaj ruszają się widełki, w związku z czym myślę, że ten rower będzie wbrew pozorom jeszcze lepiej reagował na nierówności i je tłumił, dlatego że widełki będą pracowały, a nie sztyca, tak? W tym IsoBow wydaje mi się, że to głównie sztyca mogła pracować, czyli dopiero w momencie, kiedy siedzieliśmy, to de facto mogliśmy odczuć działanie tego IsoSpeeda. Natomiast tutaj przewiduję, że nawet kiedy będziemy jechali z nogami opartymi o pedały, na korbach, że tak powiem, w korbach, to dalej będziemy odczuwali zyski z tego systemu, czyli uważam, że to jest dobra droga, jaką Trek poszedł teraz, zrezygnując z IsoSpeeda. Raz, że zyskał ten rower na wadze, jest sporo lżejszy od poprzedniej generacji, przy podobnym osprzęcie, że tak powiem. Tam ta różnica nie jest duża, ale to wiadomo, nie będą nagle kosmiczne różnice półkilogramowe. Ale jest odczuwalnie lżej, na wadze przynajmniej. A druga różnica, druga jakby pozytywna rzecz, która wypływa z tego, że zrezygnowano z IsoSpeeda, to koszty eksploatacyjne. No bo IsoSpeed to jest potencjalny problem, trzeba to konserwować. Niektórzy mieli też problemy z tym, że to skrzypiało, ale większość osób jednak nie narzekała. Myślę, że na to rozwiązanie tym bardziej nie będzie tutaj żadnych powodów do niepokoju, że tak powiem. Na to liczę. Również z takich fajnych rzeczy, które ma ten nowa wersja, jakby nowa generacja, to jest, moi drodzy, sztyca regulowana, czyli ten myk-myk, tak? Ten drop, który mamy. On ma aż 17 cm dropu, więc można sobie. Przy kierownicy jest manetka. Można to siodełko opuścić, podnieść. To jest pneumatyczne rozwiązanie, tak mi się wydaje, chyba że pneumatyczne. Działa bardzo sprawnie. No i też pojawiły się mocowania pod spodem. Tego nie widać, nie wiem czy na filmie będzie, ale tutaj są dwa uchwyty pod torbę jakąś. Bardzo fajne rozwiązanie, bo ponieważ jest ten myk-myk, to torba podsiodłowa, no po prostu tutaj nie wejdzie, więc jakoś trzeba jednak takie podstawowe rzeczy przewozić. A no nie chciałem plecaka jakby angażować całego, tylko sobie tutaj coś założyć, tutaj po prostu bidony. Mamy trzy uchwyty na bidony, więc tu prawdopodobnie pójdzie bidon taki 600 ml i tutaj pójdzie 600, tylko wyciągana bokiem. No, myślę, że bokiem na pewno, ten po prostu w prawą stronę taki jest.
Zefala można kupić najtańsze rozwiązanie, albo Bontragera, karbonowy to już jest pewnie znacznie droższy, lub jakiś tam inny, coś na pewno będzie. Z przodu jest Reba, czyli RockShox Reba RL z blokadą przy kierownicy i skokiem 120 mm. Również zmiana taka trochę pewnie techniczna, to troszkę inne rozwiązanie hamulców z tyłu. To są hamulce pływające, takie niemocowane, z racji tego, że ta tylna część będzie pracować, to wiadomo, że hamulec nie może być mocowany na sztywno do ramy, tylko on jest mocowany tylko z jednej strony do ramy, a z drugiej do osi, czyli podczas pracy ten hamulec będzie pracował razem z ramą, ale nie będzie to miało wpływu na hamowanie. No, tak to trzeba było rozwiązać. Nie jest to nowość żadna, to w innych rowerach już dawno to gdzieś tam było stosowane. Z przodu zębatka, bo to dużo osób właśnie krytykuje. Ja też no tak do tego podchodzę różnie, że tak powiem. Aczkolwiek nie ma wyboru. Nie ma wyboru, moi drodzy, tutaj już właściwie żadnych rowerów nie ma z dwoma blatami. Ja przy tym talonie starym miałem trzy blaty, co no to już właściwie wykorzystywałem, można powiedzieć. No, czy w takim ostrym terenie no to wszystkie trzy się wykorzystywało. Natomiast tutaj mamy bardzo szeroki zakres z tyłu tej kasety SLX-a, bo to jest od 10 do 51, a z przodu jest 32. Z możliwością upgrade'u, tutaj można tą zębatkę zmienić na 38 aż. No to jest dosyć duża różnica, taka aż wejdzie według specyfikacji. O, no nie, coś tutaj jakiś poproszek. Niedobrze, niedobrze, trzeba będzie czyścić od razu, tak z 3 godzinki co najmniej. No właśnie, i teraz a propos estetyki tego roweru. Bo chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy to omówiłem. Nowe opony oczywiście pojawiły się tutaj, nowe koła, których nie znałem do tej pory, takie bontragerowskie, dosyć pancerne, ciężkie, 2 kg waży komplet tych kół. No to tak można było na nich by było uciąć co najmniej te 400 gramów minimum, czyli kupić sobie komplet DT Swiss na przykład 391. To już by 400 gramów były lżejsze, ale dobra, zobaczymy, na razie na nich pojeżdżę. Może się okaże, że nie będę chciał ich wymieniać, bo powiem Wam, że no zobaczymy w każdym bądź razie. I tak te opony są dosyć duże, dosyć ciężkie, więc nie wiem, czy no zobaczymy w praktyce, wiecie, ja na nich się muszę przejechać, zobaczyć jak on przyspiesza, czy faktycznie ta kółeczka warto byłoby aż odchudzić o te 200 gramów na sztuce, to będzie duża różnica, ale też oczywiście koszty się robią, bo nowe koła to wiadomo jest wydatek około 2000 ponad za aluminiowe na piastach 350-kach. Więc takie to by były wymiany, ewentualnie co można byłoby tu zabrejdować jakby, bo koła to jest jakby taki najbardziej element, który od razu zauważycie, kiedy je wymienicie na lżejsze, to od razu będziecie czuć, że ten rower lepiej jeździ, szybciej przyspiesza, jest bardziej zwinny, taki zręczny. No więc to można byłoby tutaj to w tym rowerze wymienić. Fajnie też jest, że w tym modelu Trek nie zrobił zintegrowanej kierownicy, więc będzie można ewentualnie, gdyby coś było nie tak, bo to jest M-eczka, na mój wzrost M-ka powinna być dobra, ale gdyby coś było, że jednak chciałbym mieć tą sylwetkę bardziej wyciągniętą, to można po prostu w prosty sposób wymienić mostek na dłuższy i no, skrócić tą kierownicę. Natomiast kiedy jest zintegrowana, to już trzeba być pewnym, że to jest ten model, że to jest ten wymiar, który Wam pasuje.
A druga rzecz, że do tej kierownicy zamierzam założyć lemontkę, to z myślą o ultramaratonach i sprawdzić ją taki układ, czyli ten rower plus lemontka. Widziałem to bardzo na kilku ultramaratonach, że tak ludzie jeździli i to w tej czołówce. No więc skoro tak jeździ zawodnik, który zamierza tam walczyć o czołowe miejsce, to znaczy, że to jest no, do sprawdzenia. Więc chyba się przeproszę z moją lemontką, którą tutaj odstawiłem w kąt i ją założę i zrobię sobie takie porównanie na pulsometr. Tylko, nie na pomiar mocy. Gravel versus ten MTB, ten mój gravel Kelis, na którym jeżdżę. On będzie cięższy, tak myślę, o jakieś 800 gramów tylko od tego roweru, a zwróćcie uwagę, że tu jest zupełnie inna konstrukcja. Mamy tutaj amortyzację, mamy szerokie opony, mamy tego myk-myka, więc wagowo nie będzie takiej drastycznej różnicy, a Kelis też ma wymienione koła na bardzo lekki model, aluminiowy, ale tam są wsadzone 361 jedynki, one ważą około 1500 gramów, 1550, to jest bardzo lekki model. Pojawią się też w Kelisie nowe opony, już są zamówione, bo wiecie, stara się rozdarła, więc będą Cinturato, takie oponki, nie wiem, czy to będzie widać, o takie, Cinturato. Cinturato Gravel M o szerokości 40 mm, chociaż one na mojej feldze będą troszkę szersze. Tutaj fajnie, że Pirelli podaje, jako jedyna chyba firma, jaką szerokość opona ma przy jakiej szerokości obręczy. Gdzieś to na tym opakowaniu jest to, widziałem, że jest to podane, gdzieś chyba z boku. Tak, tutaj. Nie będzie to widoczne prawdopodobnie na filmie, ale tutaj mamy na przykład informację, że przy feldze 21 to jest 40, przy 23 to jest 41, a jeśli mamy 25, to jest 42 mm. No ja mam chyba felga jest przy tych 361 mamy 23 mm, no to będzie miał 41 mm szerokości. Pirelli Cinturato M wejdzie do Gravela zamiast Tufo Tundero. I myślę, że ta zmiana to będzie zmiana najlepsza. Tufo Tundero nie są złymi oponami, ale parę razy mnie zawiodły, jeżeli chodzi o przyczepność. No one nie bardzo nadają się na przykład na błoto. Dosyć duż, znaczy czasami na tych zakrętach też nie czułem się zbyt pewnie w nich jednak. One mają taki bardzo delikatny, drobny bieżnik i są fajne przy jeździe na wprost, na asfalcie. Ale o tych oponach bardzo wiele dobrego słyszałem, więc też sobie je sprawdzimy. I zrobimy sobie taki test właśnie porównawczy na pulsometrze, jak wypadnie w takim odcinku kilkudziesięciokilometrowym gravel, a jak wypadnie właśnie ten rower MTB, ale z lemontką, więc tak wiecie, żeby ten opór powietrza jednak trochę zredukować, no bo bez przesady. Znaczy raczej gdybym tak jechał normalnie, no to wynik byłby oczywisty, że tak powiem, przecież. Natomiast przy pochylonej sylwetce to ja tak spekuluję, że różnice mogą być bardzo niewielkie, a nawet może, jeżeli trasa będzie taka bardziej wymagająca, to powiem Wam, że może nawet i na MTB będzie wygodniej, w związku z czym będzie szybciej. No, na to mam. Tak myślę, że tak może się skończyć. Dobra, teraz podsumowując jeszcze, bo o tym nie mówiłem, a na początku Wam powiedziałem, że też powiem, jak przygotowałem ten rower, więc to, co trzeba z nowym rowerem w ogóle zrobić zaraz po kupnie, moim zdaniem to łańcuch. Łańcuch po prostu trzeba wyczyścić. Ja go wymyłem w myjce ultradźwiękowej, czyli pozbyć się całkowicie tego lepiącego
nie wiem, czegoś tam, to nie jest smart, to jest jakiś taki techniczny, jakiś smart techniczny w każdym bądź razie, bardzo lepiący. Broń Boże na tym nie jeździć, bo no szkoda roweru, to się wszystko zacznie lepić, pierwszy lepszy piach i przejedziecie 500 km i po łańcuchu, potem dopiero jest narzekanie właśnie. Więc łańcuszek był wymyty do czysta w ultradźwiękach, wysuszony i nałożony jest na gorąco wosk, ten którego używam do wszystkich moich rowerów. I mam przejechane, słuchajcie, na niektórych już ponad 2000, grubo ponad 2000 km i praktycznie nie ma śladu zużycia tych łańcuchów. To jest dobry znak i to znaczy, że to się sprawdza, więc tak zamierzam tutaj też postępować, więc pierwsza rzecz z nowym rowerem to jest wyczyszczenie łańcucha, nałożenie nowego wosku. Druga rzecz to jest oklejenie. Ja już go okleiłem sobie i wiecie, ja oklejam taśmą, taką folią jakby do oklejania rowerów specjalną. Nie mam jej tu przy sobie, ale w zeszłym roku oklejałem szosę tą folią i to się sprawdza. Rower jest praktycznie jak nowy. Lakier jest nie ma żadnej ryski na nim. Ta folia dobrze się sprawuje. Czy to jest na słońcu, czy podczas deszczu. Myłem ten rower pod bieżącą wodą i ona ani się nie odkleja, ani nie łuszczy. No nie mam z nią najmniejszych problemów, a nie boję się na przykład roweru gdzieś oprzeć. No po prostu jest to taki większy komfort też dla mnie, że jest oklejony, że go mogę położyć nawet gdzieś tam na trawie i nie bać się, że od razu się pojawią setki jakichś takich rysek nieprzyjemnych. Więc jest ładnie oklejony. No czy ładnie, to jest kwestia gustu. Ja nie potrafię okleić tego profesjonalnie, więc te pęcherzyki powietrza, myślę, że one po prostu zejdą. Za parę dni ich nie będzie. No i jest oklejony tutaj cały bok, góra. Tutaj te widełki po bokach. Co jeszcze? No i tutaj ta rura też. Ja wiecie, nie oklejam tego idealnie. Moim zdaniem to nie ma potrzeby, żeby każdy milimetr roweru był oklejony po prostu no, idealnie. Najważniejsze to są te elementy boczne, bo kiedy rower gdzieś tam położymy, no bo wiadomo, jak uderzymy jakoś bardzo mocno, no to ta folia nie będzie zadrapanie na folii będzie najmniejszym naszym zmartwieniem. Bardziej to są takie ryski powstałe, na przykład, że tutaj usiądziemy. Na spodenkach będzie na przykład piasek albo coś nam tutaj po prostu, no nie wiem, jakaś torba czy coś, tu niechcący plecak oprzemy. I ta górna część tej ramy powinna być naszym, moim zdaniem, zabezpieczona. Dołu nie zabezpieczałem w ogóle, bo po co? Tam nie ma potrzeby. Tutaj te boki tej rury zabezpieczyłem, no bo one mogą być narażone na to, że tu jakiś odprysk poleci. Dół też tej ramy. On ma specjalny tutaj taki armor, że tak powiem, taką gumę też w tym miejscu. Ale na przykład tutaj nie ma, więc tutaj okleiłem. Tak samo od tej strony wewnętrznej, no bo tu jakiś piasek będzie na pewno leciał. No to szkoda by było. No i te zewnętrzne części widełek, to też dosyć... Ja to wiem ze starego roweru, że które elementy najbardziej mi ucierpiały podczas eksploatacji, gdzie tam ten piasek i różne ryski nie wiadomo skąd nawet się pojawiają, więc tak go okleiłem, że jest to skuteczne, ale nie wymaga, wiecie, 3 dni oklejania, bo to moim zdaniem przerost formy nad treścią. Wystarczy to zrobić, nie zajmuje to dużo czasu, ile ja to robiłem, może 1,5 godziny w sumie. Może to dla niektórych dużo, dla niektórych mało, no ale no robiłem to w miarę tak dokładnie, żeby było, żeby starczyło na co najmniej rok, a po roku czasu zawsze za niedużą kwotę sobie wymienię na nowe, tam gdzie coś tam by było nie tak. Druga rzecz to jest regulacja ciśnienia w oponach, bo rower przychodzi napompowany do chyba 2,5 bara, więc kosmos. W tej chwili jest 20 PSI w tej chwili jest, czyli tak 1,2 bara, coś tam około 1,2 bara.
I to na taką oponkę wystarczy. Widzicie, że ona fajnie się tutaj ugina. Będzie fajnie pracować. Kontrola ciśnienia w amortyzatorze. Niestety jej nie mogę przeprowadzić, bo nie mogę znaleźć swojej pompki do amortyzatora. Nie wiem, nie mam pojęcia, co z nią mogłem zrobić. Miałem ją tyle czasu, nawet nie tak dawno ją gdzieś tam widziałem, ale no nie wiem, wsiąkła jak kamień w wodę. Myślałem, że jest w moim tutaj kartonie z częściami rowerowymi, ale nie ma jej tam, więc będę musiał pożyczyć od kolegi, póki tej swojej nie znajdę, bo raczej jej nie wyrzuciłem przecież. Gdzieś musi być. Siodełeczko, mam nadzieję, że będzie dobre. Jest, słuchajcie, siodełko elastyczne. Wy tego nie widzicie, ale chociaż ja to Wam pokażę za chwilę na takiej przebitce, że ono mnie napawa optymizmem, to siodełko. Wydaje mi się, że będzie naprawdę ok, bo ma dobry padding. Nie jest twarde, więc może nie trzeba będzie go wymieniać na WTB. Jeśli bym wymienił to na WTB SL8, polecam. To siodełko jest naprawdę bardzo dobre. I co ciekawe, nie wiem dlaczego to siodełko jest z dziurą. Do rowerów MTB to chyba nie jest dobry pomysł, bo przecież woda dostaje się. Tutaj raczej siodełka pełne. Znaczy one nie są pełne, one tak naprawdę dziurę mają, tylko nie taką na przestrzał, tylko mają po prostu inny materiał w środku i mają takie zagłębienie, tak jak to WTB. I wtedy nie leci nam woda po prostu, kiedy no powiedzmy nie mamy tego błotnika, no bo tu błotnik to tak średnio powiem Wam będzie możliwość zastosowania. Nie wiem jak to będzie pasował tu błotniczek. I wtedy ta cała woda leci nam tu przez tą dziurę na spodenki, no co jest słabe. No ale cóż, no Trek takie siodełeczko nam zafundował, no więc zobaczymy. No, na razie na nim pojeżdżę, jak będzie niewygodny to go wymienię. Ale czymś tą dziurę trzeba byłoby zatkać. Tak myślę, że może od spodu coś nakleję po prostu, żeby ta woda tam ewentualnie się nie dostawała. No bo może być taka sytuacja, że i w deszczu trzeba będzie kiedyś wrócić. Także zapraszam, to wszystko. Mam nadzieję, że ja wszystkie rzeczy omówiłem z tym nowym rowerem. Co trzeba w nowym zrobić, moim zdaniem warto jednak okleić sobie rower i mieć po prostu święty spokój, jeżeli chodzi o takie przypadkowe rysy. No gdzieś ten rower się oprze o coś, czy położę na trawie, czy na jakimś tam, no wiadomo, na ławce, on się obsunie, może gdzieś tam i już mamy pierwsze rysy, a tak zawsze bierze to na klatę, folia. Także dużo pracy to nie wymaga. No i oczywiście to, co jest konieczne, to jest wymiana smaru na łańcuchu, nałożenie najlepiej wosku i to kontrola ciśnienia tył przód i kontrola ciśnienia w amortyzatorze, tak, czy jest tak jak trzeba. Także rower jest już przygotowany, nie ma niestety bidonów, ale to się niedługo pojawi. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, coś mogę Wam podpowiedzieć, to chętnie zapraszam na kolejne filmy. Cześć.